Witam Państwa, Lech Pilarski. Wojna w Ukrainie siłą rzeczy rozbudza zainteresowanie historią tego państwa, tym bardziej, że tak niepochlebnie o narodzie tego państwa wypowiadał się władca Kremla. Wspomnimy także w programie o wielkiej zbrodni, nie tylko współczesnej, ale tej z przeszłości, jaką mają na sumieniu Sowieci, a dokonanej na ukraińskim narodzie. O tym rozmawiam z profesorem Igorem Hałagidą, historykiem z Uniwersytetu Gdańskiego. Witam pana. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No właśnie, spróbujmy omówić pokrótce, no bo oczywiście za mało czasu mamy, żeby się zagłębiać w historię Ukrainy, ale to, o czym mówił Władimir Putin, nijak ma się do rzeczywistości. Oczywiście to przemówienie, czy właściwie takie orędzie, które władca Kremla wygłosił. Tyrada tyrana. Tak, dokładnie. Kilka dni przed eskalacją wojny, bo pamiętajmy, że wojna to nie wybuchła nagle miesiąc temu, tylko wojna trwa od 2014 roku, wojna ukraińsko-rosyjska. Ta tyrada, no był to właściwie taki steg bzdur, wymysłów, wyobrażeń Putina o tym, jak wygląda historia Ukrainy, Ukraińców, czy relacji rosyjsko-ukraińskich. Ona w żadnym wypadku no nie jest zgodna ani z faktami, ani w ogóle z interpretacjami historycznymi. To jest taka pewna wolta, przeciągnięcie tego wszystkiego, co już działo się w carskiej Rosji, gdzie budowano taką małą rosyjskość Ukrainy. Tak, pamiętajmy o tym, że współczesny naród ukraiński, czy współczesna tożsamość ukraińska zaczęła się tworzyć gdzieś tam jeszcze pod koniec XVIII i w XIX wieku. Tak jak zresztą tożsamość większości narodów w naszej części Europy, i wówczas tworzenie się tego nowoczesnego ukraińskiego narodu doszło do zderzenia, prawda, z wielkoruskim imperializmem rosyjskim, czego chyba najbardziej takie znane przykłady to jest chociażby tak zwany ukaz Wałujewa czy ukaz Emski, czyli dokumenty, które w ogóle kwestionowały istnienie właśnie języka ukraińskiego czy wprost narodu ukraińskiego. Nawet język ukraiński był zakazany i tępiony. Był zakazany, był tępiony, był zakaz wydawania czegokolwiek w języku ukraińskim. Najwybitniejszy ukraiński poeta, romantyk Taras Szewczenko, którego można porównać właśnie do takiego, no chociażby do Adama Mickiewicza w Polsce, czyli osoba, która bardzo mocno przyczyniła się właśnie do stworzenia tożsamości ukraińskiej. On został w pewnym momencie za działalność w spisku antycarskim aresztowany i skazany na pobyt, na służbę wojskową, przymusową służbę wojskową wieloletnią. Na wyroku car osobiście dopisał własną ręką z zakazem pisania i malowania. Takie to są te historyczne oddziaływania na bieżącą politykę rosyjską. No, później mamy początek XX wieku, działania także władz Cesarstwa Austro-Węgierskiego i no, próba rozbudzania konfliktów narodowościowych. Stąd między innymi ten akcent na ukraińskość. No w ogóle, gdy mówimy o kształtowaniu się właśnie tożsamości ukraińskiej, bez wątpienia takim ważnym wydarzeniem była pierwsza wojna światowa, która spowodowała po prostu, że chłopi ukraińscy, a pamiętajmy, że inteligencja ukraińska była stosunkowo nieliczna właśnie pod koniec XIX czy na początku XX wieku, masowo otrzymywali karty powołania, prawda, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, czyli byli brani do armii, wyrywani ze swojego środowiska wiejskiego. I to spowodowało pewnego rodzaju, jakbyśmy to powiedzieli, troszeczkę nawet taką socjalizację tych mas chłopskich, gdzie z jednej strony, poza tym chłopi byli, Ukraińcy byli powoływani też do armii nie tylko rosyjskiej, ale też armii austro-węgierskiej i gdzie w ogóle pierwsza wojna światowa spowodowała, czy złamała pewnego rodzaju niepisaną umowę między państwami, mocarstwami regionu, gdzie do tej pory właściwie mimo różnych konfliktów czy sporów starano się nie grać kartą narodowościową. Natomiast właśnie pierwsza wojna to zupełnie zmieniła. Trochę tutaj wyjątkiem były Austro-Węgry, które próbowały rozgrywać kartę narodowościową
przede wszystkim tutaj w relacjach polsko-ukraińskich, ale bez wątpienia zabór austriacki, czyli w Galicji w porównaniu z zaborem rosyjskim, pewne swobody narodowościowe właśnie polskie i ukraińskie były znacznie większe niż pod panowaniem Romanowów. I między innymi dlatego chociażby w Galicji może nawet nie odradzało się, czy funkcjonowało też życie kulturalne ukraińskie, gospodarcze, umysłowe. Dlatego też między innymi, kiedy front przesunął się na zachód, kiedy Rosjanie weszli do Galicji, rozpoczęli po prostu represje wobec Małorosów, jak to oni wówczas określali. Początek XX wieku to się związało też z pewnym upowszechnieniem nazwy Ukraina, Ukraińcy, bo do tej pory właściwie obowiązywała nazwa, czy powszechnie była używana Rusini. Natomiast właśnie na początku XX wieku upowszechnił się termin Ukraina, Ukraińcy i właściwie funkcjonował w następnych latach. Niestety niepowodzeniem zakończyły się ukraińskie próby budowania państwowości własnej w czasie I wojny światowej, czy tuż po niej. Były dwie takie próby. Próba utworzenia Zachodniej Ukraińskiej Republiki Ludowej zakończyła się niepowodzeniem, bo doszło po prostu do wojny polsko-ukraińskiej, ponieważ obydwie strony uważały, że Galicja Wschodnia powinna należeć do każdej z tych stron i Zachodnioukraińska Republika, jak wiadomo, została pokonana przez wojska polskie. Natomiast Ukraińska Republika Ludowa, która powstała w 1917 roku, upadła pod ciosami bolszewików. Ostateczne próby wsparcia tego państwa przez Polskę, chociażby ta słynna wyprawa kijowska Piłsudskiego, niestety zakończyła się niepowodzeniem. No, powody tego były różnorakie, no w każdym bądź razie Ukraińcy wyszli z tej pierwszej wojny światowej i tego powojennego zamętu jako naród bez własnej państwowości. I podzielony, częściowo Ukraińcy zamieszkiwali w Polsce, w Czechosłowacji, w Rumunii, ale zdecydowana większość zamieszkiwała w Ukrainie sowieckiej, czyli z jednej z tych republik, które zostały utworzone w ramach Związku Sowieckiego. Do tego zresztą nawiązywał Putin właśnie w tym przemówieniu, czy w tej tyradzie swojej, że można by tak skrócić jego wypowiedź, że Białoruś, Ukraina, Finlandia to poroniony pomysł Lenina. Tak, ale pamiętajmy o tym, że bolszewicy byli niezwykle pragmatyczni i wówczas ten pomysł Lenina był nawet krytykowany przez Różę Luksemburg, prawda, czyli utworzenie takiego Związku Sowieckiego, czy Rosji Sowieckiej, później Związku Sowieckiego, jako formalnie rzecz biorąc republik narodowych. Ale bolszewicy byli do tego zmuszeni, ponosząc klęski na przykład na froncie i nie radząc sobie też z wojną domową wewnątrz kraju. Natomiast to, że istniała ta Ukraińska Republika Sowiecka, z jednej strony było też miało pewien plus, ponieważ w latach 20. mamy do czynienia z jednej strony z pewną polityką ekonomiczną nową, a więc bolszewicy odchodzą od tego komunizmu, od tej ekonomiki właśnie wojennego komunizmu, ogłaszają tak zwaną nową ekonomiczną politykę. Ja tu mówię oczywiście w takim dużym skrócie, które sprowadza się do tego, że wieś, przede wszystkim wieś ukraińska dostaje, można powiedzieć, w pewien sposób wolną rękę. Chłopi zaczynają się bogacić, a temu też towarzyszy wybuch, pojawienie się takiej dużej, sporej liczby twórców, pisarzy, artystów ukraińskich. Następuje odrodzenie narodowe ukraińskie, które jednak bardzo szybko, brutalnie zostało właściwie zniszczone pod koniec lat 20. Jeszcze powrócę do końcówki I wojny światowej, dlatego że wtedy mieliśmy do czynienia z pierwszym sojuszem polsko-ukraińskim. Tak, sojuszem właściwie to była chyba raczej jednak umowa wojskowa, tak byśmy to powiedzieli, która była to próba realizacji przez Piłsudskiego tej jego koncepcji stworzenia takiego kordonu sanitarnego, czyli stworzenia państw oddzielających odrodzoną Rzeczpospolitę od Rosji Sowieckiej i ważnym miejscem, czy właściwie miejscem, gdzie najbardziej to próbowano zrealizować właśnie była Ukraina. Jednakże, jak wiemy, zakończyło się to niepowodzeniem z różnych zresztą względów. Najbardziej
chyba takim prozaicznym było to, że Ukraina centralna, Ukraina naddnieprzańska była po prostu zmęczona wojną, przechodzeniem kolejnych wojsk różnorakich i bardzo szybko społeczeństwo ówczesne, właśnie to ukraińskie, bardzo chętnie też witało te hasła bolszewickie, które były bardzo, bardzo, bardzo atrakcyjne. I stąd też chyba to mało, stosunkowo małe poparcie ludności i późniejszy odwrót wojsk polsko-ukraińskich spod Kijowa. Ale pamięć o tym sojuszu mimo wszystko właściwie do dzisiaj istnieje i jest swego rodzaju takim przykładem, że mimo tych trudnych momentów, chociażby właśnie wspomnianej przeze mnie wojny polsko-ukraińskiej o Lwów i Galicję Wschodnią, były też próby budowania jakiegoś właśnie sojuszu polsko-ukraińskiego. Przy tym pamiętajmy też, że koniec wojny polsko-bolszewickiej nie oznaczał końca pomocy Polski dla sprawy ukraińskiej, bo Petlura znalazł schronienie w Polsce. Zresztą ten cały ruch prometejski, próba wspierania ruchów niepodległościowych na Ukrainie właściwie był przez cały okres, przynajmniej do połowy lat 20. realizowany. Powiedział pan, że w latach 20. był realizowany w Związku Sowieckim i zatem na Ukrainie tak zwany NEP. Chłopi się wzbogacili, rozkwitło to humanistyczne odrodzenie narodowe Ukraińców i to oczywiście było solą wokół Sowietów. Zakończyło się potraktowaniem intelektualistów w znany wszystkim sposób, ale ta warstwa kułacka, czyli bogatego chłopstwa, również została zaatakowana i to w sposób bardzo, bardzo drastyczny. Tak, w przypadku tego środowiska twórczego intelektualistów wystarczy powiedzieć, że z około 260 pisarzy, poetów wówczas funkcjonujących na Ukrainie sowieckiej przeżyło tak naprawdę około 30. Reszta została po prostu brutalnie stracona, aresztowana i zginęła w łagrach lub została po prostu rozstrzelana. Zresztą dlatego to odrodzenie, to pokolenie twórców funkcjonuje w literaturze czy w historiografii ukraińskiej pod taką nazwą właśnie rozstrzelane odrodzenie. Natomiast największą tragedią w ogóle w XX wieku Ukrainy, Ukraińców był oczywiście Hołodomor, czyli wielki głód, który miał miejsce w latach 1932-1933, gdzie z jednej strony najpierw rozpoczęto akcję rozkułaczania, jak to wówczas określano, wsi ukraińskiej, a później po prostu przystąpiono do... Wiele na to wskazuje, historycy się tutaj sprzeczają, ale wiele na to wskazuje, że przynajmniej niektóre aspekty tej akcji, tego wielkiego głodu, zostały po prostu zaplanowane. Bo głód dotyczył nie tylko wówczas, miał miejsce nie tylko wówczas na Ukrainie, ale też na Powołżu, w Rosji czy w Kazachstanie, ale na przykład na Ukrainie blokowano ucieczki chłopów ze wsi do miast, czy były specjalne oddziały wojskowe, które zagradzały drogę i na przykład zabraniały, czy przeszkadzały przemieszczać się tym chłopom, desperowanym chłopom ukraińskim, którzy próbowali uciekać do innych regionów Związku Sowieckiego. Czyli regularne zagłodzenie wprowadzone. Tak, zagłodzenie, bo nie tylko chodziło o odbieranie zboża, które było potrzebne Stalinowi, Kremlowi na eksport, bo za zboże kupowano technologię i próbowano unowocześnić gospodarkę sowiecką, ale de facto zabierano wszystko, co się nadawało tak naprawdę do jedzenia. I w rezultacie tych działań w przeciągu dosłownie kilkunastu miesięcy, jak szacują historycy, z głodu zmarło około 4-4,5 miliona osób. Można w literaturze spotkać liczby skrajne od 3 do 10 milionów. Tak, ale to na pewno są przesadzone. Ja mówię, tutaj opieram się na badaniach włoskiego takiego historyka Andrea Gracioziego, który kilkadziesiąt lat tym zagadnieniem się zajmował i on właściwie szacuje właśnie 4-4,5 miliona. Zresztą ostatnio te badania zostały potwierdzone przez demografów ukraińskich. Jak ten Hołodomor zapisał się w świadomości ukraińskiej? Paradoksalnie Hołodomor, chociaż zdarzył się stosunkowo dawno, prawda, kilkadziesiąt lat temu, do dzisiaj historycy i socjologowie zwracają uwagę, że on
jednak ma olbrzymi wpływ. Po pierwsze, była to największa, tak jak powiedziałem, największa tragedia, jaka dotknęła Ukraińców w XX wieku. Po drugie, ostatnio przeprowadzono kilka lat temu badania takie socjologiczne na wschodniej Ukrainie, a więc na tych terenach, które dotknął Hołodomor, z których wynika, że mamy do czynienia z pewną traumą transgeneracyjną, to znaczy z pewną traumą przeniesioną nie tylko na bezpośrednio tych bezpośrednich potomków, tych, którzy przeżyli Hołodomor, ale też ich na kolejne pokolenia. Tym na przykład tłumaczy się na Ukrainie Wschodniej pewne bardzo często irracjonalne zachowania w rodzaju na przykład nadmiernego gromadzenia jedzenia, czy olbrzymiej nieufności do władzy, pewnej do niedawna funkcjonującej pewnej nieufności społecznej, skoncentrowanie się tylko na sobie, a więc braku takiego jakby rozbudowanych więzi społecznych. To wszystko tłumaczy się właśnie tą tragedią, która wydarzyła się na początku lat 30. Później mamy II wojnę światową, która rzeczywiście też dała się mocno we znaki Ukraińcom. Tak, no przede wszystkim to jest kolejnych kilka milionów strat, jeżeli mówimy o stratach osobowych. Natomiast II wojna światowa jest bardzo ciekawa w tym kontekście, który teraz się dzieje, ponieważ II wojna światowa jest pewnego swego rodzaju odrodzeniem imperializmu sowieckiego właśnie w takim stalinowskim wydaniu. Wystarczy wspomnieć o tym, że w 1941 roku, kiedy niedawni sojusznicy rzucili się sobie do gardeł, prawda, kiedy III Rzesza zaatakowała Związek Sowiecki, Stalin dosłownie w przeciągu kilku tygodni reaktywował nawet nie patriotyzm rosyjski, ale swego rodzaju taki no chyba nawet można mówić swego rodzaju wielkorosyjski szowinizm, a więc na przykład zrezygnowano z antyreligijnej retoryki, przywrócono cerkiew prawosławną, wyciągnięto tych biskupów, którzy jeszcze przeżyli w łagrach, która miała zagrzewać do walki. Przywrócono w Armii Czerwonej, przywrócono na przykład pagony carskie. Więc ten jakby rozbudowano, ten, tak jak powiedziałem, patriotyzm rosyjski, ale bardzo szybko on się jakby przełożył też, czy przerodził w taki swoisty szowinizm, który zresztą skutkował później w latach późniejszych, po II wojnie światowej, gdzie de facto mieliśmy do czynienia, czy to w latach 60., czy przede wszystkim w latach 70., na przykład na Ukrainie Sowieckiej, mieliśmy wprost do czynienia z działalnością no taką rusyfikacyjną, którą można porównać do pewnego stopnia nawet z tym, co się działo właśnie w Rosji pod koniec XIX wieku. Także za czasów sowieckich już po II wojnie światowej również podejmowano działania antyukraińskie, szczególnie wymierzone w inteligencję. Tak, o ile wspomniałem tutaj o tym odrodzeniu rozstrzelanym lat 30., kolejna taka duża grupa niezwykle utalentowanych twórców, przede wszystkim pisarzy, poetów pojawiła się w latach 60., zresztą oni są właśnie określeni jako wszyscy desiatnicy, czyli właśnie pokolenie lat 60., którzy opowiadali się nawet nie tyle za obaleniem ustroju sowieckiego, ustroju komunistycznego, tylko po prostu za przestrzeganiem konstytucji sowieckiej i dbania o ukraińską kulturę. I oczywiście spotykały ich różnorakie represje, włącznie oczywiście z osadzaniem w łagrach. Jeden z najbardziej utalentowanych twórców, poeta, Wasyl Stus, spędził w łagrze no wiele lat, a w końcu zmarł w łagrze i to już za Gorbaczowa bodajże w 85 czy 6 roku. Szczególnie to było widoczne w latach 70. za Breżniewa, kiedy właściwie język rosyjski i rosyjska kultura były pokazywane jako coś wyższego, lepszego niż kultura ukraińska. Kijów właściwie stał się wówczas właśnie miastem w dużej mierze rosyjskojęzycznym, gdzie właśnie język ukraiński był traktowany jako język wsi, może tak byśmy powiedzieli. Natomiast wszyscy, młodzi ludzie, którzy przyjeżdżali na studia czy do pracy i zostawiali w mieście, robiąc mniejszą lub większą karierę, im zalecano czy sugerowano, żeby posługiwali się po prostu językiem rosyjskim, bo język rosyjski był traktowany jako coś lepszego. Panie profesorze, tak w wielkim skrócie przelecieliśmy historię Ukrainy, żeby opowiedzieć naszym słuchaczom, że się z Marsa nie wzięli.
Ale no teraz mamy do czynienia z wydarzeniami, które, powiedziałbym, mocno cementują naród ukraiński i jego samoidentyfikację. Pamiętajmy o tym, że ja wiem, że w tej chwili może to być dla niektórych zaskoczeniem, co się dzieje, ale osoby, które obserwują Ukrainę od 30 lat, wiedzą, że tak naprawdę proces pewnego scementowania społeczeństwa ukraińskiego właściwie zaczął się pod koniec lat 80. Dzisiaj podejrzewam, że w Polsce nikt nie pamięta o takim wydarzeniu, na przykład jak rewolucja na granicy w 89 roku, czyli był to jeden z pierwszych Majdanów, gdzie młodzi ludzie, przede wszystkim studenci, młoda inteligencja zaczęła wymuszać pewne zmiany właśnie na istniejącym jeszcze wówczas związku, władzach Związku Sowieckiego. Później mamy kolejny etap, chyba takie największe przebudzenie, to oczywiście rok 2005 i pomarańczowa rewolucja, gdzie społeczeństwo zareagowało masowymi protestami przeciwko sfałszowanym wyborom. No i oczywiście Euromajdan 2013 rok i początek wojny tak naprawdę ukraińsko-rosyjskiej w 2014 roku. Wszystkie te wydarzenia bardzo mocno cementowały rzeczywiście społeczeństwo ukraińskie i tworzyły, może nawet nie tylko naród ukraiński, albo inaczej powiedzmy, naród ukraiński, ale rozumiany nie w sposób etniczny, ale w sposób obywatelski. Bo proszę, pamiętajmy o tym, że Ukraina jest państwem wielonarodowościowym i wielowyznaniowym i wielojęzykowym. Nawet dzisiaj gdy oglądamy obrazki z Ukrainy, proszę zwrócić uwagę, że szereg osób posługuje się językiem rosyjskim. Nawet telewizja ukraińska ma jeden z programów po ukraińsku, a drugi z programów po rosyjsku. Dokładnie. Poza tym są zdjęcia żołnierzy na froncie armii ukraińskiej, gdzie w mundurach ukraińskich walczą etniczni Ukraińcy, walczą Rosjanie, walczą Żydzi, walczą Ormianie, walczą Polacy, zresztą nawet ofiary tak zwanej niebiańskiej sotni, jeżeli Państwo pamiętają, to jest około 100 osób, które zginęły na Majdanie. Pod względem etnicznym to nie byli sami Ukraińcy, bo byli tam przecież i Białorusini. Pierwsza ofiara, która zginęła w czasie Euromajdanu, to był przecież Ormianin. Więc tak jak powiedziałem, społeczeństwo ukraińskie w tej chwili jest niezwykle bardzo mocno patriotyczne, co jest właśnie interesujące pod tym względem, że to jest społeczeństwo, naród ukraiński w takim obywatelskim tego słowa rozumieniu. Tu w Polsce może być pewnego rodzaju to zaskoczeniem, ponieważ no, Polska de facto po II wojnie światowej stała się niemalże państwem mononarodowościowym i monoreligijnym, chociaż oczywiście odsetek mniejszości narodowych było wiele mniejszy niż był stosunkowo niewielki. Natomiast na Ukrainie było zupełnie inaczej. Jest olbrzymia sympatia na Ukrainie też na przykład do Tatarów krymskich, którzy po 2014 roku musieli w dużej mierze też opuścić Krym, swoją ojczyznę, uchodząc tak naprawdę przed represjami rosyjskimi. Nie doszliśmy do współczesności w sensie takim, co się dzieje na granicy i o tym, jak między innymi Polacy przyjmują Ukraińców, ale mam nadzieję, panie profesorze, że się spotkamy i zajmiemy się tą sprawą, bo wielu historyków, wielu socjologów stawia sobie takie pytanie, czy to, co się dzieje teraz współcześnie, pozwoli nam zakopać te głębokie rowy, które dzieliły Ukraińców i Polaków przed laty. Ale to temat na kolejne spotkanie. Dziękuję pięknie. Rozmawiałem z profesorem Igorem Hałagidą, historykiem z Uniwersytetu Gdańskiego. Kłaniam się panu. Dziękuję. Do widzenia. Dziś to wszystko. Lech Pilarski. Do usłyszenia.